Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Oczywiście kolejny materiał z serii Test na piłkarza. Dzisiaj ze mną Kamil, także siemano. Powiedz mi, jak forma? Chyba git, zobaczymy. Zobaczymy, ile punktów dzisiaj, jak celujesz? Ja celuję w podium przynajmniej, a pierwsze miejsce chyba w zasięgu. Oj, czyli wyzwanie Lotarowi rzucone. Zanim się zapytacie, dlaczego nie ma Damiana w dzisiejszym odcinku, otóż zaprosiłem Damiana i dostałem odpowiedź, że musi przygotować dobrą formę, żeby wystąpić w tej serii, także czekamy. Damian, jak będziesz gotów, dawaj znać, a my lecimy z dzisiejszym odcinkiem. Kamil, powodzonka. Zasady znacie, pierwsza konkurencja przed nami, 5 rzutów karnych. Kamil, trzymam kciuki, bo jesteś jedynym, który może pokonać Lotara w tej konkurencji. W ogóle w dzisiejszym odcinku, w tej serii, w tym całym pierwszym sezonie, bo to jest ostatni odcinek pierwszego sezonu. Ile to roboty? Powodzą. Chwila, moment. Dobra. Ładnie. Jeden. Pięć. Piłkarz musi grać jak Ronaldinho i tak grać powinien, bo tak grać się powinno. Lecimy druga od razu. Kamil, ty strzelasz w klubie karne? No właśnie, ostatnio nie strzeliłem. Dwie kolejki temu, także no już... Jakby mogę się pożegnać chyba w tej rundzie. 3-3. Nie, dzisiaj bez zabawy, jadę na wynik. Nie ma, spokojnie. Kurde! Chciałem w środek, myślałem, że pójdzie mocniej. Bym dał górą, to by było git. Ready? Myślałem, że zmienisz. Ja też kurwa czekałem. Nie. Bo to gra psychologiczna, bo Dawid wie, że ja bardziej lubię w lewy strzelać. Dlatego musiałem dać 3 w prawy. Pierwsza konkurencja za nami, 20 punktów na Twoim koncie, czyli powtórzę się, zrównałeś się w tym momencie z Vibe, także gratulacje i teraz lecimy, proszę, teraz lecimy z następną konkurencją, czyli sam na sam po slalomie, też 5 prób, powodzonka. Kozak. Ory, dawaj. Ja bym się tak nie nakręcał. Ale dwie tykwy yerby wypite, także trochę mnie nosi. Dwie tykwy yerby. Ojej. Dałbym gdzie? Więcej za siatę, ale nie mogę. Pod stopą nie ma siaty. Siata była, ty. No, pod stopą. Igłę z nitką trzeba mu dać, bo normalnie, kurde, hop. Mi się wydaje, że Kamil tutaj VAR wszystko zweryfikuje. Bartek, proszę na slow-mo w tym momencie. Ujej! Krety za nogi łapią! Dawaj! No kurde, mogę! Miałeś to już prawie, wiesz? No co, no 3-3, lecimy dalej, co? Jeszcze 2. No chyba ten czwarty numer mi nie pasuje za bardzo. Pewnie przez ten Arsenal cholerny. Nie pozdrawiam. Jak Harry Kane. Ujej, Harry? No tak chciałem strzelić wcześniej, tak? 4-5, no na razie tak jak Lotar. Nie no, cel miałem w tych dwóch konkurencjach 5-5 zrobić. No, no co? Nie udało się. Dwie konkurencje za nami, 40 punktów na Twoim koncie, Kamil, teraz czas na poprzeczki. Póki co idziesz łeb w łeb z Lotarem. Ale nie zapraszajmy, na spokojnie, lecimy dalej. Go. Nic nie mówi, patrzcie, on się skupiony dzisiaj jest taki po prostu jak na pierwszej komunii. Dobra. Jest jedna poprzeczka. 5 punktów dla Gryffindoru. Nie musnęła.
Ojojoj! 15. Dyszka. Ładnie. Jak przeskoczyła, ładnie, co? Jest! 4 na 5. 4 na 5, jaki no, Arsenal najgorszy. Sami widzieliście, co tutaj się wydarzyło. 60 punktów na Kamila Koncie i przed nami konkurencja numer 4, więc jeszcze tych punktów sporo do zdobycia. Wiesz co, no niby wynik dobry, ale taki niedosyt straszny mam. Po czym masz niedosyt? Po sam na samym i po karnych. Gościu trafił 4 na 5 i dalej mu za mało. No cóż, lecimy tym razem ze strzałami z dystansu. 5 strzałów, zobaczymy jak sobie poradzi. Jak zdobędziesz tutaj 4 na 5, to wygrałeś wszystko. Piłka moja. Chciałem, wiesz, poprzeczkę na szczęście. Proszę. Albo i nie. Chyba będę potrzebował dwóch konkurencji. Jak ja się was boję, to leciało na mnie, tylko skręciło. Powtórzę raz, się zabijają. No widzę właśnie, jak ona odchodzi od bramki i tutaj dopiero wjeżdża. Nie ma szans takiej złapać z 16. Dawaj, jest. Ojej, a nie, czysto uderzyłem. No, zostały dwie, Kamil. O, ale siedzi. Co, ostatnia? Mateusz? Trafisz, to wygrałeś. Nie narzucaj presji, dobra? Nie! Najgorzej. Ale jedna ładna, szanuję. Wszystko się rozstrzygnie w ostatniej no co, konkurencji. Cóż ten? Bije mocniej serduszko? To może być historyczna chwila. 75 punktów na twoim końcu, czyli wyrównałeś wynik Lotara i masz jeszcze 5 strzałów. Stary, nie wiem jak to zrobiłeś, ale trzymam kciuki, bo jedna bramka na 5 jak ci wejdzie, to wygrałeś cały pierwszy sezon. No cel wykonany. Zero presji. Cel wykonany, bo pierwsze miejsce. Teraz pytanie, czy ex aequo, czy sam będę miał podium. Pojedynek z tobą już dotarłem. Nie, tak nie róbcie. No. Cisza, spokój, nawet sąsiad od ziemniaków przestał kopać na chwilę. Specjalnie dla mnie. Będą oglądać wszyscy, cała Polska wierzy. Dobra, Dawid gotowy? Oby nie. Ładnie, Dawid. Nie daj mu tego wyrwać. Dawid, inaczej się umawialiśmy. Tak! Jest 80! No to masz wygrany pierwszy sezon. No nie, spokojnie. Panie operator, ja tu podbijam wynik. Ja pierdzielę, 85. Nie, spokojnie. Brawo, Dawid. Ale mocna, w środek, ale mocna. No, tam dziurę celowałem, wiesz? Po 90. Dobra. Łapy, łapy. Aż tu mogę klaszczyć nawet. Jest! Po łapkach, Boże! 90, mamy to. Panie i panowie, koniec pierwszego sezonu już oficjalnie. Kamil wygrywa 90 punktów na koncie. To jest jakiś, kurczę, terminator po prostu. Nie wiem, jak to wyszło, ale... Kamil, co ja mogę powiedzieć? Która najlepsza konkurencja, najfajniejsza? Wiesz co, najfajniejsza chyba strzały z dystansu. Nie najlepiej mi poszły, ale... Nie najlepiej ci poszło, ale zrobiłeś i tak 3 na 5. Biorąc pod uwagę jeszcze ten słupek i rzut karny, nie ma co grywać. Poprzeczki to sam jestem w szoku, że 4 zrobiłem, także... 90 punktów, 5 je będę dodawał. Widzimy się w kolejnym sezonie, inne konkurencje, inni goście. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, łapka w górę. Wbijajcie do Kamila na Insta, macie tutaj oczywiście wszystko. Do następnego i piona.